Cześć, z tej strony Baba na Keto i zapraszam Cię na pyszny chlebek, łatwy, szybki i tylko 4 składniki. Ten przepis będzie bardzo szybki i nie nagadam się tutaj na tym filmiku. No nic, może następnym razem. Wbijamy 7 jaj, następnie wlewamy masło roztopione i przestudzone, mąka kokosowa i łyżeczka proszku do pieczenia. Całość dokładnie mieszamy. Oczywiście do ciasta możecie dodać sól. Ja nie dawałam, ponieważ podałam go na słodko z konfiturą. Ciasto porządnie wymieszane, także wlewamy do foremki wcześniej wyłożonej papierem do pieczenia. Nie wyłożyłam całej foremki papierem do pieczenia, a to dlatego, że po prostu była za długa, a chciałam, żeby ten chlebek wyrósł do góry. Chlebek wkładamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni, 40-50 minut. Warto tutaj kontrolować. Także jak widzicie, patent z papierem się sprawdził, możecie piec. No i co kochani, kroimy, podajemy i jemy. Na słodko, na słono, jak tylko chcecie. Oczywiście dajcie łapkę w górę, bo jest to ogromna motywacja. Wiem, że oglądacie, że Wam się podoba. No i co kochani, dziękuję i do następnego. Pa!